dobra, zanim nic się nie dzieje, nie ma żadnych remontów i co nie szczeka. A więc tak, witam was po bardzo krótkiej przerwie. Impreza! Dobra, a więc tak, jest kilka quizów przygotowanych, 10 łapek w górę, dorzucam kolejny odcinek. I nie zapomnieć o zasubskrybowaniu kanału, więc zaczynamy, lecimy pierwszym quizem, a mianowicie, czy jako youtuber głosowanie. Czy jako youtuber współpracowałbyś z różnymi markami za pieniądze? Jest nasze tak. Czy jako youtuber nagrałbyś filmik z innymi twórcami, no. Dobra, nieważne co będę robić. Nieważne co się wydarzy. Za niedługo. Albo się nie wydarzy. Czy jako youtuber pokazywałbyś na swoich filmikach? Nie. Nie wydawaj mi się. To by było złe. Czy jako youtuber zajmowałbyś się gamingiem? Co ja cały czas słabe. Gra w Minecrafta. Czy jako youtuber robiłbyś live streamy? Robię to! I prawdopodobnie... Prawdopodobnie jak widzicie u tego oto filmik, to może być live. Albo live może nie być. Polecam się. O kurwa. Lecimy z kolejnym. Czy jako youtuber mógłbyś na... Mówiłbyś na filmach o swoich zainteresowaniach? No, jakby było konieczne. Jakby miał być taki film. Czy jako youtuber nazwałbyś do ekipy? Czy typu... ta. Fajnie by było zrobić taką ekipę. Team M. Czy jako youtuber chciałbyś content z Ameryki? Czasami. Czy to słyszycie? Lecimy z kolejnym. Czy jako youtuber zacząłbyś tworzyć muzykę? Może czasami. Lecimy z bardzo interesującym quizem. A mianowicie, jak Berlinkow jesteś? Zaczynamy. O, i jeszcze przed tym jest rekrutacja do 30 marca do serii te wymagania wam się teraz tutaj pojawią. Przeczytałeś? No to dobrze. A jak nie, to cofnij i zatrzymaj filmik do tego momentu. Dobra, pierwsze pytanie. Jaką Berlinką jesteś? Wybierz śniadanie. Dobra, śniadanie. Jakby wyglądał moje śniadanko. O. Tak. Wybierz obiad. Obiad. Kebab? Nie. Mówię kebab. Wybierz kolację. To albo to. To. O, co słodkiego. O, bo co jest najbardziej kolorowe. Kolorowe to dobre. Wybierz owoce. A to. A nie, to. To. O. Wybierz napój. Napój. Ten. Dobra. Się. Nie, połówki. Z ketchupem. Jest! Znowu połówki. Mi wyszła. Uhu! Dobra. To. Lecimy już z kolejnym quizem. Dobra, zostały mi 3 quizy i lecimy z kolejnym. Ilu masz przyjaciół w szkole?
Nie wiem. Znam. Zaobraz. O szkoły. Nie będzie to. Jak ma oceny? Życie. Czy nosi okulary? Nie. Czy masz konto na Facebooku lub Instagramie? Tak. Czy masz aparat na zęby? Nie. Czy jesteś w szkole popularny? No, na jakąś pracę nie. Czy lubisz szkołę? Nie przepadam. Jak często się malujesz? Nigdy. Co robisz w wolnym czasie? Czytam lub się uczę. Przeglądam telefon, rysuję lub się bawię. Coś innego. Jestem szkolną gwiazdą. Nawet nie szkolną, ale gwiazdą. Dobra, to lecimy z kolejnym quizem. No, i to jest quiz dla mnie. Jesteś idiotą czy geniuszem? Czy znasz definicję idioty? Następne pytanie, proszę. Czy kiedykolwiek coś przypadkiem podpaliłeś? Nie. Albo tak. Co tu już nie powiem? Czy kiedykolwiek? Nie. Nie zamierzam. Czy reagujesz, gdy ktoś mówi nie rób tego? Słucham. Czy wszystkie twoje pomysły są złe? Nie wiem, może. Czy często eksperymentujesz w życiu? Nie, gram tylko w Minecrafta. Gram na różne wersje eksperymentu. Zorganizowany, nie. Czy kiedykolwiek ktoś powiedział ci, że jesteś stosunkowo? Tak często to słyszę. Ani geniusz, ani. Lecimy z kolejnym. Teraz quiz, na którym czekaliście. Weszliście w ten filmik po tym tytule. Do której księżniczki z kreskówki Shira jesteś podobny? Sprawdźmy to. W jakim wieku jesteś? 13, 19. Jaki jest twój ulubiony kolor? Czarny. Jakie jedzenie lubisz najbardziej? Słodkie, słone, ostre, łagodne, kwaśne, ale słodkie, a nie za słodkie. Gdybyś mógł cofnąć się w czasie i zmienić coś w swoim życiu, zrobiłbyś to? Tak, wierzę, że bym zmienił mojej przyszłości, a mianowicie nie wiem, na czym byłoby Minecrafta. Ale cóż, nie da się tego cofnąć. Jednak pan ruch Minecrafta. Nie kanał się składa sprawy z Minecrafta. Co sprawia, że czuję się pewniej w towarzystwie? Ludzie, które się znam. To bardzo źle wyglądało przed chwilą. Jak wyobrażasz? O kurde. Bogatszy. Nie wiem. Jakie jest twoje hobby?
granie w gry komputerowe. Wolisz przebywać w towarzystwie lub osób spokojnych czy energicznych, energicznych. Bo wiele się dzieje, a z tamtymi spokojnymi można by było się zanudzić na śmierć. Gdybyś wygrał 1 000 000 złotych na to, byś je wydał na maszynę końca, na cel charytatywny, na to odpadek, bo koronawirus, znaczoną godzinę, prezes coś innego. Co ciężko ci tolerować u innych. Który żywioł do mnie pasuje? Pora! To jest. Zaraz nie był w sobie. Wygląd. Kiedyś? Wy? W ogóle? Nie musiał spać. O matko! Ja już wiem. Aha. Nie, to nie to. Co jest po nagranie? Nie ma na ekranie. Kurde. Wybierz dobra. To wybieram. Grant. Perła. Co za kurwa Steven Universe? Ten, szarfie. Jestem rybą, a czy syreną. Uhu. I tym syrenicznym akcentem kończymy ten odcinek. Jeśli się wam spodobał, stawcie ci łapę w górę. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu, zalajkowaniu tego filmiku. Ja się z wami żegnam. Na razie, cześć, siema, elo.